to myślę, co odróżnia mnie od bardzo wielu takich medycznych influencerów, których bardzo cenię, to jest to, że ja właśnie jestem nie tylko tą wiedzą, edukacją, tylko jestem też tą rozrywką. I dzięki, ja to robię bardzo świadomie. Dlatego, że ja wiem, że dzięki temu ja jestem w stanie zwiększyć moje zasięgi do tego stopnia, że potem jak chcę przemycić jakąś wiedzę, informację, albo chcę na przykład podlinkować jakiś materiał, który ktoś inny stworzył, który uważam, że jest bardzo wartościowy, to ja dzięki temu, że mam ten drugi filar tej rozrywki, tego lifestyle'u, to mam dużo, dużo większą liczbę odbiorców. Także to nie jest takie, mówię, to jest, nie chcę tu użyć słowa, że to jest obliczone, ale jest to na pewno bardzo świadome, co robię. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.